Cześć, witajcie tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj troszkę bardziej nietypowo, ponieważ pokażę wam, jak prezentuje się moja obecna jedenastka, jaką rangę wbiłem w Food Champion, jak na razie idzie mi w Division Rivals, a na koniec otworzymy sobie tą paczkę, którą dostałem za oczywiście edycję mistrzowską. Okej, zacznijmy sobie może od Food Champions. Jeżeli byliście na streamie, to doskonale wiecie. Elita 2, bilans 25-4. Niestety 25-4, ponieważ szło mi naprawdę dobrze. W pewnym momencie miałem bilans 17-0. Niestety nadszedł mecz, gdzie w 80 minucie strzeliłem bramkę na 2-1 i przeciwnik coś zrobił. Podejrzewam, że jednak faktycznie było to użycie glitcha. No i oczywiście dostałem porażkę. Ale Elita 2 jest, także jestem zadowolony. Paczki naprawdę fantastyczne. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić ich, bo na pewno pojawią się na kanale. No i w piątek, sobotę oraz niedzielę oczywiście stream z najbliższego Food Champions. Teraz pokażę wam, jak prezentował się mój skład na tą ligę weekendową. Dokładnie tak ona wyglądała. De Gea, Walker Van Dijk, Davinson Sanchez, Chilwell, którego trafiłem za Food Champions. Na początku byłem tutaj tylko dlatego, bo nie starczyło mi na informa Robertsona, jednak po rozegraniu nim 10 spotkań Division Rivals stwierdziłem, że naprawdę gra mi się bardzo fajnie, nie jest za wolny, a jest bardzo silny, ma fantastyczną sylwetkę w grze, gra mi się nim naprawdę bardzo fajnie. Fred, Fabinho oraz Felipe Anderson, inform, do którego się w końcu przekonałem, jest to moje drugie jego podejście do niego, naprawdę karta fantastyczna, bardzo go polecam. Rabio, Kylian Mbappe, którym zagrałem pierwszy Food Champions, również bardzo dobry zawodnik. No i ikona mojego składu, Neymar, którym rozegrałem 153 mecze, strzelił on 161 bramek oraz zanotował 88 asyst. Najlepszy zawodnik w tym zespole. Oczywiście nie tak gram w trakcie meczu, na początku zmieniam formację, zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Dokładnie tak prezentuje się to po zmianie wszystkich ustawień w trakcie meczu. Formacja 4-1-2-1-2, wąsko, moja ulubiona w tej grze. Jeżeli uda się coś fajnego trafić w końcu za te nagrody, to do mojego składu chciałbym, aby trafił Paul Pogba. Ta karta wygląda fantastycznie, wiem, że jest również fantastyczny w samej grze. On ma wszystko, ma tempo, ma wytrzymałość, ma fantastyczne strzały, podania, po prostu wszystko. Przez swoją sylwetkę również potrafi odebrać piłkę. Grałby on dokładnie tutaj. Wydaje mi się, że Paul Pogba idealnie wpasowałby się w koncepcję mojego składu, bo właśnie w środku pola w tym tygodniu miałem największe problemy. Jeśli chodzi o Division Rivals, jak na razie mam rangę drugą, ale to nie jest ważne. Najważniejsza jest oczywiście Divizja, Liga, oczywiście Divizja pierwsza, 2469 punktów. To jest mój aktualny skill rating. Naprawdę idzie mi bardzo fajnie, nie narzekam, a wydaje mi się, że jak ten skład pod szkole, bo naprawdę no od tej elity czy top 100, jak już wbijam ten 18-17 win z rzędu, to nie ma opcji naprawdę, żebym trafił na gorszy skład od mojego. Na fajne zakończenie tego odcinka, że wam się spodobało, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, żeby nie przegapić tych fantastycznych paczek, które na kanale pojawią się w czwartek już, bądź w piątek. Zapraszam was na streama z Food Champions, także otwieramy tą paczkę. Duża złota paczka premium. Moje szczęście w tym roku, po prostu nie będę go komentował, ale może coś się uda. Na razie.